no będzie przechwytywane przez te właśnie patologiczne no, ale rodziny. Ale no, to jest decyzja jak gdyby suwerena? Czy to jest decyzja nie. rządu? Także mówią no, o tych, wiecie państwo, oszustwach 500+. Same oszustwa. Makryna Mieczysławska, oszustwo. Grube baby, tłuste, oszustwo. A jeszcze ta Makryna Mieczysławska powiedziała, że jest moją siostrą, to znaczy ta von Lipski, ta oszustka. Ona nie kocha Pisma Świętego. Ona by wolała takie Pismo Świętego, te do śmietnika wrzucić, chociaż jak jej powiedziałam, że tu zauważyłam w Warszawie Pismo Święte, że leży w śmietniku, no to po prostu jej, że to straszne rzeczy. Ale wiecie państwo, miałyśmy tutaj też swego czasu wielką oszustkę. Mieliśmy w połowie XIX wieku, w ciemnym, smutnym, międzypowstaniowym czasie, wielką świętą, która czyniła cuda, prorokowała, nawracała wieszczów, przywodziła do łez papieża, a tłumy do historii. Była męczennicą, a w dodatku swoje męki cierpiała z rąk Moskali. Zbyt to piękne, żeby było prawdziwe. Rzeczy samej, proszę państwa, Mickiewicz dał się nabrać. Norwid Słowacki uwiecznił ją w poemacie Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. Norwid malował ją jako uciśnioną Polskę i zaliczał obok księcia Adama Czartoryskiego i Mickiewicza. Poczet trojga najważniejszych postaci w narodzie. Krasiński nazwał ją dla sarmackiego zacięcia gawędziarskiego paskiem przeanielonym i szlachcianką w świetle niebieskim, a Mickiewicz usymbolizowaną Polską i żywą skargą narodu. Pisały o niej gazety w całej Europie. Nazywano ją świętą już za życia. Tymczasem półtora roku wieku później pamięta o niej tylko niewiele. Także proszę państwa, Makryna Mieczysławska, mega oszustka wszechczasu. Póki co, myśmy tutaj zaczęli mówić, proszę państwa, o 10 przykazaniach, które to klepy zmieniły. Wyrzucając drugie przykazanie, spowodowano, że 10 przykazanie i ostatnie trzeba by było podzielić na dwie części, proszę państwa. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Podczas gdy w wersji pierwszej, biblijnej, oryginalnej, jeszcze jak nikt tutaj pazurów, żaden z klechów nie wkładał, nie wsadzał, przykazanie 10 brzmiało: nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A więc widzicie państwo, że to było jedno przykazanie 10. A przeczytam tutaj jeszcze tylko początek tych przykazań, żebyście państwo mniej więcej mieli poukładane w głowach, jako że Janek Witek zawsze mówił do tej Lipskiej: a ty masz nie po kolei w głowie! O, do takiej grubej tej, a jeszcze ta von Lipski, ta kura mówi, że jest, że moją siostrą jest. U nas były w domach same baletnice, proszę państwa, szczupłe kobiety, szczupli ludzie, szczupli mężczyźni, nie było żadnej grubej takiej, grubej takiej. No, także proszę państwa, pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył. Ja jestem Pan Bóg Twój, mocny, powinno być wszechmocny w oryginale, wszechmocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twojego nadaremno, Jahwe, trzeci rozdział, czwarty. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, sabatu, to już skracam. Piąte, czci ojca, matkę, szósty, nie będziesz zabijał, siódme, nie będziesz cudzołożył, ósme, nie będziesz kradzieży czynił, dziewiąte, nie będziesz mówił fałszywie, dziesiąte, nie będziesz podążał. Także widzicie państwo, brzuch wciągamy, prawda, elegancko, brzuszek wciągamy,
żebyśmy nie miały takiego jak u tej Makryny Mieczysławskiej, czy u tych grubych bab, których no też w Warszawie jest pełno. Proszę Państwa, do nas przychodzi taka hrabina von Lipski, że jak tu Mareczek przyszedł i wyciągnął dłoń, żeby ona ucałowała jego dłoń i mówi: witaj hrabina von Lipski. I ona mu po grabiach dała szybciutko, po pazurach. Dlaczego? Dlatego, że on też wykradał moje kapelusze, złote, dużo mi posprzedawał, wiecie Państwo. Tak jak to cygan, wiesz, daje się cyganowi do pilnowania domu. No to wszystko rozkradł. Albo chciałam powiedzieć o lisie, że lis, proszę Państwa, reklamą nie da szansy, że proszę Państwa, lis do kurnika, no to wiadomo jak może upilnować. Także ta von Lipski prowadzi z wielką krową, taką wielką Jadwigą Grabowską, proszę Państwa. I teraz toczy się rzecz, już tam niekoniecznie o to mieszkanie tutaj mamy w spadku po Janku Witku, który odszedł po prostu rok temu na zawał serca, no bo gruby babsztyl namówił Jaśka, żeby wziął kredyt i on zaczął to spłacać, ona się nie pojawiała 2 lata, Janek dostał zawału serca i ona teraz tu przyjechała, chciała rządzić. Ja mówię: no proszę bardzo, czekamy na rządy złotej kury von Lipski, która składa złote jajka, proszę bardzo. No i tutaj powstał kurczaczek. Kurczaczek ze złotego jajka się wykluł. Ja od razu tego kurczaczka polubiłam, proszę Państwa. I to są te laleczki Cyberberg on Wagna, który nie tylko, proszę Państwa, pokazuje ten Cyberberg Hitlera na krześle, że sobie siedzi spokojnie, ale pokazuje go na krzyżu w Galerii Opera w Warszawie oficjalnie, to było około 2 lata temu. U nas El Mercedes kanał Wszystko Jest i ten pan Cyberberg ode mnie dostał namiary, że Wiesiolandia, ja to zamieniłam potem na El Mercedes, proszę Państwa, Wiesiolandia, proszę oglądać, że będzie pan miał na pamiątkę swoje wystąpienie w Warszawie, laleczki pan wszystkie w Warszawie pokazał, które trzyma w kilku domach w Niemczech. Piwnicy, i tam też są wystawy, a to, że w grobie leży jego jakiś tam pra, albo pro Parsifal, przecież te różne, jak opery były pisane przez Wagnera itp., no to zwykle elementy, eksponaty, pamiątki, symbole były brane z muzeów artystów bardzo znanych. No to więc tym artystą bardzo znanym jest Cyberberg. Mówimy Cyberberg on Wagna. Także proszę Państwa, do kanału El Mercedes, do kanału Wiesiolandia, proszę oglądać, proszę się po prostu gapić. Tutaj mamy, proszę Państwa, Nowy Testament, czyli my mówimy chrześcijańskie pisma greckie, bo wiecie Państwo, jak mówią nowy, to powiedzą i stary. Tutaj teraz kopią, kruszą kopię w radiu, proszę Państwa, tym naszym. Tok FM. Ja o Podlasiu zaraz Państwu powiem więcej, że tam prawosławni to na jednej nodze 4 godziny się modlą. Oni tu z Warszawy, Żydki, nie mają zielonego pojęcia, co baciuszka w cerkwi robi. Prawosławni tam w Białymstoku, jak pójdą do cerkwi, to 4 godziny stoją i tak się modlą, że oni w ogóle jak stoją, to nigdy nie będą zmęczeni. Dlaczego? Dlatego, że ich wiara, u nich wiara, w nich wiara, ich na wiara jest tak silna, że oni potem po prostu nie są zmęczeni 4 godziny. Nie muszą siedzieć jak tu moherowi w ławach w Warszawie, kościołów na Krakowskim, Przedmieściu Święta Anna i na Świętojańskiej, tam 5 żebracznica wielka, Świętojańska. Proszę Państwa, kościołów pełno i ci ludzie, którzy chodzą do kościołów, to są tak ciemni, są tak zabobonni, że nawet tam na Świętojańskiej 5 było takie zdarzenie, że baba siwa, która przychodzi na dole do tych komputerów jednej z babek,
takiej raczej blondynki, kazała tu raz ludziom czapeczkę z głowy zdjąć, bo tu kościół jest po drugiej stronie ulicy Świętojańskiej. Boże, Boże, ja myślałam, że to tutaj jest kościół. I takie te moherowe są głupie, że jak one ci w paradę z krzyżem wchodzą, no to ty wtedy walcz, bo tutaj, ja przepraszam bardzo, są różni ludzie. Są ludzie i ateiści, którzy nie wierzą, są ludzie, którzy nie zastanawiają się, agnostycy, nie zastanawiają się nad tym, czy ten Bóg jest, czy nie jest, ich to po prostu nie interesuje. I jeżeli ty z krzyżem wchodzisz w paradę, no to to jest po prostu przestępstwo. No, chamstwo, to wiadomo, że jest chamstwo, ale to jest chamstwo do kwadratu. Proszę Państwa, przecież w pierwszym wieku żadnego krzyża nie było. W drugim wieku żadnego krzyża nie było. W trzecim wieku żadnego krzyża nie było. Dopiero w czwartym wieku. Konstantyn Wielki miał widzenie, w tym znaku zwyciężysz. Plus, czyli widzenie, plus napis, w tym znaku zwyciężysz, czyli że jakie widzenie miał Konstantyn Wielki. Konstantyn Wielki miał widzenie znaku Krzyża Świętego. I nie jest tak, że tylko czarno-białe, jak Pan nas chce wsadzić w hejsy i w lajki. I tutaj Pani Profesor w hejsy i w lajki, Pani Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego się wypowiada, mówi bardzo ciekawie, ja mówię, Boże, spuść bombę na tę trąbę, to jest takie przysłowie, takie powiedzenie. Sobie mówią, że Polskę na to stać, żeby każdy człowiek miał w domu Pismo Święte. No to niech będzie Polskę na to stać, tylko żeby nie to, że człowiek miał, ja widziałam na wsiach polskich, na wsi, u ludzi stoi Pismo Święte w gablocie. Najczęściej stoi Nowy Testament. To teraz w Warszawie, oczywiście my mówimy chrześcijańskie pismo greckie, w Warszawie takie coś, to jest w śmietniczce. Ja znalazłam wczoraj w śmietniczce, tu przy ulicy Zielenieckiej, na przystanku 109, bo to się rzuca w oczy, skoro są to złote litery, to Bóg Jahwe pomaga, że te złote litery, Pismo Święte, jeszcze bardziej świecą na skutek świecenia przez no, te światła, latarń, lamp, to co z ulic, to świeci. Ja nawet, proszę Państwa, na śmietniczce widziałam, też przy rondzie Waszyngtona, tylko jak jerozolimskimi się wjeżdża na most Poniatowskiego, pisma pornograficzne, kolorowe, błyszczące, leżały na śmietniczce, a w śmietniku, ze śmietnika bił blask srebrny, nie złoty, przyznam się, srebrny telefon, ktoś ze złości wyrzucił do śmietnika. Ktoś ze złości wyrzuca Pismo Święte do śmietnika. Ktoś ze złości wyrzuca książkę You Can Live Forever in Paradise on Earth do śmietnika, czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Muszę Państwu powiedzieć, że tutaj mamy duży plus dla papieża Jana Pawła II, który, gdy we włoskim szpitalu staruszek proponował mu przeczytanie książki czerwonej ze złotymi literami You Can Live Forever in Paradise on Earth, czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, papież przyjął tę książkę vigorously. I to jest takie amerykańskie słowo, chętnie, z gorliwością. No bo w ogóle wiecie Państwo, papieżowi nie pozwolono w tym włoskim szpitalu wejść do tego pokoju, no bo że wiedzieli wcześniej, że tu jakiś jehowita, to znaczy tutaj w Polsce to nie rozróżniają rodzaju, że jehowita to może być on i ona, czasem mówią jehowitka, a nie wiedzą co to jest Jehowa. Jehowa to jest imię Boże, które 7000 razy występuje w oryginale w Biblii pod postacią Jahwe. W oryginale pod postacią JHWH, cztery litery, jest to żydowski tetragram. No i Jezus był Żydem i Maria była. No i co? No i co? Przecież Żyd znaczy wierzący. I dopóty oni byli Żydami, dopóki wierzyli. A jak przestali wierzyć i zabili Żyda, Jezusa Chrystusa, no to Bóg Jahwe zabrał miłość, błogosławieństwa i ochronę
nad narodem żydowskim i doprowadził, że w roku 70 naszej ery teokracja przestała istnieć. Jezusa nie było, Boga Jahwe nie było, no bo jak oni usuwali potem też z Biblii tetragram Jodhabucha, imię Boże Jahwe, Jehowa nie było. To wielki wstyd. Co nie jest wstydem? Wstydem to też jest i kraść, usuwać świętość. Proszę Państwa, tutaj nie jest wstydem to, że Bożenka Rossa, moja koleżanka, nasza polonistka tu z Saskiej, 44 w szkole podstawowej, gdzie do dzieciaczków przyjeżdżała i mówiła, że Bóg to Jahwe, że Bóg ma na imię Jahwe, że Bogu jest na imię Jahwe. Piękna blondyneczka, nasza Bożena Rossa, bardzo ambitna, ale bardzo szczera, ale jaka no, oddana. Bardzo kochała Dostojewskiego, literaturę, książki, proszę, Wojna i pokój i różne inne dzieła, dzieła. No. Okazało się, że ona zaczęła czytać największe dzieło, najcenniejszą księgę na świecie, Słowo Boże, Biblię, Bożena Rossa. Niech żyje Bożena Rossa. A spotkałam ją tutaj w kinie Luna parę lat temu na jakieś takie 39 urodziny, że to już tego kina Luna miało nie być, a potem, że znowu to kino Luna było i jakiś amfiteatr z tego zrobili i dalej jest kino Luna. To po co oni mówili, że to kino Luna przestało być, żyć, istnieć, że przestała istnieć nazwa kina Luna? Ja wiem też o kinie Relaks, że kino Relaks już naprawdę nie istnieje. Ale napis jest, informacja jest. I nie wiem, czy tam jeszcze tych foteli starych nie ma. No ale ja wiem, może to kino jest stare, się wali, jak żydowski teatr, który został tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie zakazany. Ja wiem, że skoro zakazali żydowski teatr, to ja nawet nie pójdę na Singerellę, na festiwal Singera. I też byłam zapraszana, proszona wczoraj na zakończenie festiwalu Singera do sektora VIP-ów też. Miałam kamery przygotowane, owszem, owszem, ale nie poszłam, owszem, owszem, ale nie chciałam, bo myślę sobie, a po co mi to? Deszcz, proszę Państwa, po godzinie, bo to o 20 na świeżym powietrzu na Placu Grzybowskim się zaczęło, taka wichura, taki wiatr, taka burza, taki deszcz, taki grad, że ja mówię, Boże, oni nawet nie zdążyliby uciec z tamtego miejsca. Także wszyscy do nitki. Także nie wiem, czy tam ktoś nawet skorzystał z jakiegoś bankietu. Ja nic nie chciałam, proszę Państwa. Żydzi zabili Jezusa Chrystusa. To, co się stało, to już prorok Izajasz przepowiedział, proszę Państwa, 700 lat wcześniej, bo tu jakaś kobieta w Google mówi, oj, że Jezusa nie zabili Żydzi. Ja mówię, to pewnie ona, jako ta Żydówka, mówi, że Jezusa nie zabili Żydzi. Ja mówię, jak to? Prorok Izajasz, Żyd, mówi, myśmy go zabili. Tu, w 53 rozdziale Księgi Izajasza, o której tu w sąsiedniej audycji, w komentarzach radia naszego Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, mówimy o tym. Proszę, kto uwierzył w to, cośmy usłyszeli i komu zostało objawione ramię Jehowy i wyrośnie przed jego obliczem jak gałązka, jak korzeń z bezwodnej krainy. Nie odznacza się okazałą postacią ani wspaniałością, a gdy go zobaczymy, nie będzie miał takiego wyglądu, żebyśmy go pożądali. Bo wiecie Państwo, wielka sztuka to nie to, co stare, co młode, co piękne, co ładne. Sztuka to jest wszystko. Był wzgardzony, trzeci werset mówi, uwikłany przez ludzi, mąż mający zaznać boleści. Państwo zobaczcie. Był wzgardzony i unikany przez ludzi, mąż mający zaznać boleści i poznać to, co choroba. I było tak, jak gdyby ktoś zakrywał przed nim twarz. Był wzgardzony, uważany za nic, za prawdę. On dźwigał nasze choroby i nosił nasze boleści, a myśmy go poczytywali za utrapionego, ugodzonego przez Boga.
i udręczonego, lecz jego przebijano za nasz występek, miażdżono za nasze przewinienia. Spadła na niego kara mająca przynieść nam pokój i dzięki jego ranom zgotowano nam uzdrowienie. 53 rozdział Ewangelii Izajasza. Wszyscy błąkaliśmy się jak owce. Każdy z nas szedł na własną drogę, a Jehowa sprawił, że jego dotknęło przewinienie nas wszystkich. Był wielce uciśniony i pozwalał się dręczyć, lecz nie otwierał swych ust. Prowadzono go jak owcę na rzeź, tak jak owca, która oniemiała przed swymi postrzegaczami. On też nie otwierał swych ust. Zabrano go z powodu ograniczeń i sądu. I kto się będzie zajmował szczegółami jego pokolenia? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Otrzymał cios za występek mego ludu. A ten da mu grobowiec wśród niegodziwców, wśród bogaczy. To jest proroctwo. Gdy on poniesie śmierć, chociaż gwałtu się nie dopuścił, a w jego ustach nie było podstępu, lecz Jehowie spodobało się go zmiażdżyć. Przyprawił go o chorobę, jeżeli dasz jego duszę jako dar ofiarny za przewinienie, to ujrzy on swe potomstwo i przedłuży swe dni i w jego ręce powiedzie się to, czym Jehowa ma upodobanie. Za strapienie swej duszy zobaczy, nasyci się dzięki swej wiedzy ten prawy sługa mój, udostępni wielu ludziom stan prawości, ich przewinienia sam poniesie. To jest znane, ich przewinienia sam na pal poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielu i z mocarzami będzie dzielił łup, ponieważ wylał na śmierć duszę swą. Czyli dusza jest śmiertelna. I do występnych został zaliczony. I on poniósł grzech wielu ludzi i zaczął się ujmować za występnymi. Także widzicie Państwo, myśmy go zabili, mówi Żyd Izajasz. Myśmy go zabili. 53 rozdział Księgi Izajasza. Przecież na głównym frontonie ONZ jest wypisane to, co w Księgi Izajasza. Gdy przekują miecze na lemiesze, swoje włócznie na nożyce ogrodnicze, żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, ani że już nie będą się uczyć sztuki wojowniczej, proszę Państwa. Na głównym frontonie, na budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych są wypisane te słowa. No i teraz pytanie może retoryczne, bo nikt na nie nie odpowie. I kto się stosuje do tych słów? Kto jest pokojowo ustosunkowany do całego świata, do siebie samego, bo człowiek jak siebie też nie lubi, siebie nie kocha, to i nie będzie kochał przyjaciół, nie będzie kochał świata, nie będzie kochał ludzi, jeżeli nie kocha zwierząt, też nie będzie kochał ludzi, bo to wszystko jest darem od samego Pana Boga. No i teraz mamy laleczki, Cyberberg on Wagna. Proszę Państwa, i teraz ta nasza prababcia, ale to nie jest boska, tylko von Lipski, czyli lipa z sosną. Jak szykuje się Boże Narodzenie, to ona, która w żadnego Boga nie wierzy, w nic nie wierzy, bo ona tutaj jak była w Warszawie cały czas, to tylko wycyganiała różne opcje, pod uwagę brała, granty, żeby tu jakieś granty, żeby jakąś firmę założyć, żeby jakieś pieniądze czy opcje pod pieniądze mieć. I ona mówi, że mi się to należy, bo ja jestem warta tego, mi się to należy. Ja mówię, Litka, czy ty przestaniesz być tupeciarą? Co jeszcze ten tytuł twój ciągnie się od czasów Janka Witka, który na ciebie mówił, ty babo, ty tupeciaro, przestań. I ona ciągle latała, a nawet w noclegowni mieszkała, bo Janek ją tu przepędził za to, że wziął kredyt, a ona wcale nie chciała nic spłacić, proszę Państwa, z tego. Także obrzydliwy babsztyl. No ja mówię, słuchaj, ja ciebie wykorzystam.
tu Janek Witek umarł, będziesz tu gdakała, będziesz tu krakała, będziesz tu tłumaczyła się przed sądem. No i teraz jak ona walczy z tą grubą krową, tą Ewą Grecją, co my mówimy, ta Grabowska niejako, bo też nigdy nie wiadomo, jakie ona ma nazwisko. Jest wielka i gruba, uciekła z Ameryki od Hindusa męża swego, zostawiwszy dwie córki, które tam studiują, a przecież studia w Ameryce są bardzo drogie, podczas gdy tutaj na dobre 56, czy w Bufie, czy na UW w Warszawie jesteście, to te dziaduki młode mają wszystko za darmo. No i ta Grecja spięła się z tą, niczym Godzilla kontra Hedora. I teraz tam chodzi też o to mieszkanie jeszcze drugie, bo to dwa mieszkania tu i tam, co Krysia jest w szpitalu, bo jej kręgosłup gnije, to więc nie wiadomo, czy ona do domu wróci z tego szpitala. Bo jak ją zaczną leczyć, a naruszą jej tam coś, a ona już ledwie żywa, no to tam pilnuje Jadwiga Grabowska i ona jest jak pies ogrodnika. To więc w momencie, kiedy ta hrabina von Lipski, która uważa, że jej się wszystko należy, ukradła jej słomkowy kapelusz, tutaj zaczęła wrzeszczeć. Państwo słyszycie, bo u nas tu wszystko słychać. I w radiu to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra i w naszej telewizji widać i słychać El Mercedes, że tupeciara, że złodziejka, że ukradła, że połowę rzeczy z domu już zniknęło u tej Krysi, bo przecież ona i tak ze szpitala pewnie nie wróci. No życzmy jej, żeby wróciła. No to więc tam pilnuje ta Jadwiga Grabowska. A ponieważ wściekła się strasznie, bo to wszystko słyszała, bo ja miałam telefon zgłoszony, von Lipski wszystko słyszała, co ta Jadwiga Grabowska wygaduje, że szybko dzisiaj, nie wiem, czy już tam ona nie jest w szpitalu, gdzie ta pani Krysia z Saskiej 48171, czy ona w szpitalu, no zastanie w szpitalu, jest, Lipska poleciała, żeby zabrać klucze tej Jadwidze Grabowskiej, żeby zabrać klucze, proszę państwa, no żeby ją unieszkodliwić, żeby sądownie, prokuratorsko, no to ja mówię, słuchaj, ty jako ta hrabina von Lipski, jako była biegły sądowy, to chyba ty to masz wszystko w paluszku. Jak Jadwidze Grabowskiej zabrać klucze, Jadwidze Grabowskiej, która uważana jest za wielką dwumetrową krowę o wielkim łbie, która ledwie co tu w naszym mieszkaniu się pomieściła, proszę państwa. Ciągle jakiś siwy stary dziad łazi tutaj na Saską 42. Ta Litka mówiła, że to są jakieś komuchy takie i taką twarz mają, że to jeszcze czasy komunistyczne pamiętają, że im się wszystko należy, wiesz, i siatki tylko nosi, wszystko tu przerzuca. No coś się ja takich ludzi nienawidzę. A tu jeszcze Lipska mówiła, że jeden taki dziad to trzaskał bramką, zatrzaskiwał, że się zamek nawet tutaj kilka razy rozleciał, jak państwo sami widzieliście, jeśli tutaj przez tą bramkę kilka razy przechodziliście. I te osoby, jak to wiecie państwo, w czasie komunizmu, czy się stoi, czy się leży, to oni tak żebrali, w tym sensie, że im się wszystko należało, a teraz całe siaty nosi ze sklepu do domu, z domu do sklepu, ze sklepu do domu. Ludzie nie mają co jeść, a tu dziadzisko nosi, proszę państwa, całe siaty. Mówi, że to są jakieś komuchy, jakieś pokomuchy. Ja mówię, słuchaj, co ty opowiadasz, bo właściwie mucha to dla mnie jakaś mucha, to co lata, komucha, mucha, że muchę to trzeba przepędzić. No co tu jeszcze te takie moherowe mówią, a to mówią też spierdala.